po 12 biegu było naprawdę podbramkowo, zresztą jak przez cały sezon. Udało się, chłopaki stanęli na wysokości zadania, ten tor w końcu zaczął nas troszeczkę słuchać. Być może trochę za późno ta zewnętrzna zaczęła chodzić, ale cieszę się, że udało nam się ten tor tak zrobić, żeby chłopacy chociaż w tych ostatniej serii zawodów wykorzystali atut tego owalu i dowiedzieliśmy bardzo dobry wynik. Po szóstym biegu zdaje się 19-17 Unia prowadziła, co wtedy, że tak powiem, w twojej głowie i tutaj w parku się działo, czy raczej cały czas spokojnie? Włożyliśmy w tym tygodniu masę pracy w to, żeby drużyna pojechała takie zawody, zarówno takiej fizycznej, typowo na torze, jak i przy sprzęcie, ale również w głowach musieliśmy sobie troszeczkę poukładać i byliśmy też przygotowani na takie scenariusze, bo trzeba sobie po prostu to zaplanować. Byliśmy przygotowani na uderzenie Unii od początku, stało się to gdzieś tam w połowie, mieliśmy na to jakiś scenariusz. Uruchomił się Michael Jebsen-Jensen i to nam troszeczkę tą uspokoiło sytuację, więc żadne nerwy, żadne takie manewry nic tutaj nie dają. Byliśmy na to przygotowani, dojechaliśmy z dobrym wynikiem i bardzo się z tego powodu cieszę. To jeszcze tą przerwę Cię zapytam, ona może jakoś wpłynąć, czy to w zasadzie jest dobrze, czy niedobrze, że ta przerwa jest przed barażami? No jest tak jak jest, musimy się dostosować do tego, co nam serwuje kalendarz ligowy. Poczekamy na rozwój sytuacji w pierwszej lidze. Zobaczymy, kto będzie w finale, być może będzie tam Daugava Pilis i wtedy nie będzie tego problemu z przerwą. Także poczekajmy, na pewno wypełnimy chłopakom czas jakimiś zajęciami na torze. Oni też mają swoje zawody, Liga Szwedzka dalej jedzie, także myślę, że będą przygotowani dobrze do tych zawodów. Dla Sebastiana to jeszcze zapytam właśnie, ta przerwa dla Seby i dla Aleksa to chyba plus, czy nie? No na pewno. Ja po cichu, przyznam się szczerze, liczyłem, że jednak deszcze nam pomogą dzisiaj i być może uda się te zawody odjechać w terminie rezerwowym i wtedy byśmy mieli więcej czasu na uruchomienie i Sebastiana, i Aleksa. Ale dzisiaj chłopacy pojechali dobrze, fajnie, że te zawody się odbyły. Czasami zmiana scenariusza może zaszkodzić, więc w tym przypadku akurat się udało i nie ma co rozważać dalej.